Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoin.pl. Bez zbędnego gadania przechodzimy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy i standardowo jak zwykle rozpoczynamy od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena w dalszym ciągu utrzymuje się w rejonie 26 tysięcy dolarów. W dalszym ciągu nie pojawia się tu żadna ponadprzeciętnie duża reakcja popytowa wskazująca na odbicie wzrostowe, w związku z czym w dalszym ciągu istnieje niemałe ryzyko kontynuacji rajdu spadkowego na notowaniach Bitcoina w kierunku 25 tysięcy dolarów, gdzie zlokalizowany jest kolejny dość istotny poziom wsparcia, więc póki co, jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, w mojej ocenie wciąż istnieje ryzyko pogłębienia obserwowanej od połowy lipca tego roku wyprzedaży. Może zasięg dla potencjalnych spadków przynajmniej do granic najbliższego wsparcia nie jest wcale jakiś szczególnie duży. Natomiast to nie oznacza, że musimy spaść tam dziś czy jutro. W mojej ocenie im później, tym lepiej. Im spokojniejsza będzie ta wyprzedaż, tym większe prawdopodobieństwo, że sprzedający powoli przestają tracić siłę do kontynuacji tego rajdu. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej uważam, że trzeba liczyć się właśnie z możliwością zejścia Bitcoina właśnie w kierunku 25 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi z kolei o Ethereum, tutaj zauważymy, że kurs ETH utknął pomiędzy wsparciem wysokości 1630 a 1710 oporem w rejonie 1710 dolarów i utrzymuje się w trendzie bocznym już od kilku ładnych dni. Były spadki, wzrosty, teraz znowu mamy spadki. Prawda jest taka, że patrząc na ten układ w obecnej konfiguracji, no nie napawa on szczególnie optymizmem, dlatego że możemy uznać, że jest to klasyczna konsolidacja, a jest to formacja, którą traktuje się jako układ korekcyjny, dlatego że statystycznie częściej rynek wybija z niego w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Biorąc więc pod uwagę, że wcześniejszy rajd był jednak spadkowy, no mamy to ryzyko, że notowania ETH mogą podjąć próbę zejścia poniżej 1630 dolarów, co z kolei mogłoby w naturalny sposób zainicjować dalszy ruch spadkowy w kierunku nawet 1500 dolarów, więc w mojej ocenie dopiero wyjście ponad 1710 dolarów mogłoby to napawać jakimkolwiek optymizmem, bo to nie jest wykluczone. To nie jest tak, że z każdej konsolidacji rynek wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Z większości i trzeba się z tym liczyć, że w tym przypadku może być podobnie, ale dopóki tego wybicia nie ma, to jednak trzeba na nie jeszcze chwileczkę poczekać. Ja, nim przejdziemy do kryptowalut, które to Wy zaproponowaliście, no to chciałem Wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo w ubiegłym tygodniu, w ogóle nieświadomie, nawet nie zwróciłem na to uwagi, sytuacja wyglądała mniej więcej tak. Czyli moje narzędzia zasłaniały nazwę kryptowaluty, którą omawiałem i czytając komentarze doszedłem do wniosku, że wielu z Was uznało, że zrobiłem to celowo, świadomie, żeby Wam uprzykrzyć życie. To jest oczywiście nieprawda, zrobiłem to całkowicie nieświadomie, przypadkowo, więc od razu już to poprawiłem. Natomiast nawet jeżeli kiedykolwiek w przyszłości taka sytuacja się powtórzy, to zwróćcie uwagę, co jest na środku. Na środku każdego wykresu umieszczony jest znak wodny z nazwą coina, który w danym momencie jest omawiany. Dodatkowo na dole, na timeline'ie macie wypunktowane i podzielone dokładnie, która kryptowaluta w danym momencie jest analizowana i w którym momencie zacznie się kolejna i kolejna i kolejna, więc nawet jeżeli ktoś chce posłuchać analizy dwóch coinów, to nie musi oglądać całego materiału, może sobie wybrać te, które go interesują. To wszystko jest robione specjalnie dla Was, więc nawet jak przypadkiem udało mi się w ubiegłym tygodniu to zasłonić, no naprawdę nie zrobiłem tego celowo, wybaczcie mi, bo wiem, że przynajmniej z komentarzy wnioskuję, wielu z Was się dość mocno zagotowało z tego powodu, ale okej, wyjaśnione, wytłumaczone, w razie czego na środku już no większego tego znaku wodnego dawać nie będziemy, jest taki jak jest, uważam, że jest wystarczająco duży. My przechodzimy dalej
dalej. Przechodzimy oczywiście do coinów, które to wy zaproponowaliście i jako pierwszy na tapę trafia LifePeer, projekt, którego kurs utrzymuje się wewnątrz formacji cleana spadkowego już od właściwie połowy maja ubiegłego roku. Mamy bardzo ładny układ, były spadki, były wzrosty, były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty. Teraz znaleźliśmy się w okolicy linii tendencji spadkowej będącej górnym ograniczeniem tego układu. Natomiast, żebyśmy mogli mówić o jakichkolwiek większych wzrostach, konieczne byłoby wybicie powyżej tej linii tendencji. Gdyby tak się stało, to oczywiście moglibyśmy na LifePeer tutaj prognozować wzrosty nawet w kierunku $11.50, bo tam zlokalizowany miałbym kolejny opór. Natomiast, czy uda się wybić? Biorąc pod uwagę korelację szerokiego rynku kryptowalut, uważam, że możemy nie wybić dziś czy jutro, że będziemy musieli na to jednak jeszcze troszeczkę poczekać. Więc ja, patrząc na ten wykres, jednak uznałbym, że powody do optymizmu będziemy mieli dopiero wtedy, kiedy kurs LPT wybije powyżej linii tendencji spadkowej, w rejonie której obecnie się znajdujemy. Przechodząc dalej, przechodzimy sobie oczywiście do kryptowaluty Stax STX, którego kurs osunął się poniżej granicy 53 centów, a w ostatnim czasie też jest nieco poniżej dołków z połowy czerwca. I jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, bo w mojej ocenie szanse na to mamy spore, to zwracałbym uwagę na dwa poziomy. Oba są dość daleko względem bieżącego kursu. Pierwszy byłby gdzieś w rejonie, powiedzmy, 40 centów, tak jak teraz jest mój kursor. Drugi byłby w rejonie 34,5 centa, tak jak wyznaczony jest poziom poniżej. Więc w dalszym ciągu uważam, że szansa na kontynuację spadków jest całkiem spora. No i potencjał do kontynuacji tych spadków też nie jest wcale najmniejszy. Nie mówię, że on jest gigantyczny, nic z tych rzeczy, no ale jednak też trzeba pamiętać o tym, że pod względem procentowym to jest całkiem spory możliwy ruch. Idąc dalej, Kaspa trafia na tapet i tu widzimy, że rynek bardzo ładnie odbił już kilka dni temu od technicznego poru w okolicy nieco ponad 4,2 centa, 0,0425, bariera, która była testowana jako opór już z początkiem kwietnia tego roku, następnie tu była testowana jako wsparcie, tu jako opór, więc dość fajna strefa. Mamy piąty dzień spadkowy z rzędu, wczoraj był spadek o ponad 4%, dziś o poranku już jest to 3,5% i zakładałbym, że notowanie Kaspy powrócą w najbliższym czasie w rejon najbliżej położonego wsparcia. Tu już mamy bardzo blisko, bariera niespełna 3,6 centa, czyli 0,0358. Poziom, który był testowany jako opór już w połowie kwietnia tego roku, następnie był testowany jako opór w połowie lipca i szybko po wybiciu jeszcze jako wsparcie oraz był testowany jako wsparcie także w połowie sierpnia, więc bardzo fajny rejon, a więc 0,0358, ewentualnie dalej 3,2 centa, więc 0,0320 i dalej 2,8 centa, czyli 0,0280. To są trzy poziomy wsparcia, na które w przypadku Kaspy myślę, że warto będzie zwracać uwagę, bo zakładam, że spadki przez najbliższy czas będą jeszcze tutaj kontynuowane. I zakładam, że spadki mogą być także kontynuowane na notowaniach Immutable. W tym przypadku widzimy, że rynek zmierza i zakładam, że w najbliższym czasie dotrze do wsparcia zlokalizowanego gdzieś w okolicy 53 centów. Obecnie mamy wycenę nieco poniżej 56, więc mówimy o niespełna 3 centach potencjalnego rajdu spadkowego do najbliższego wsparcia. Natomiast jeżeli ta bariera zostanie przełamana, to wówczas skupiałbym się odpowiednio na okolicy 46 centów. To jest poziom raczej lokalny, nie przywiązałbym do niego ponad przeciętnie dużej wagi, no ale można ewentualnie go obserwować. I dalej 38 centów, czyli poziom wsparcia wyznaczone na podstawie dołków z listopada i grudnia ubiegłego roku. Póki co powodów do optymizmu zbyt wielu nie mamy. Presja podażowa jest widoczna. Dziś o poranku mamy spadki o 3,5%. No i w mojej ocenie ta tendencja jak najbardziej może być w najbliższym czasie kontynuowana. Kontynuowane spadki mogą być także na notowaniach AVAX, a więc Avalanche. W tym przypadku oczywiście już jesteśmy poniżej dołków chociażby z końca grudnia ubiegłego roku. Zrównaliśmy się z minimami z 10 czerwca. Tak naprawdę mamy wycenę poniżej $10. Ja kolejne wsparcie mam względnie blisko, bo jest ono wyznaczone na granicy $9.50. Tu możemy sobie przejść nawet na interwał tygodniowy i zauważycie, że to wsparcie w wysokości $9.50 wyznaczone zostało m.in. na podstawie dołków z lipca 2021 roku. No jak spadniemy poniżej 9,50, to już będzie problem, bo kolejne wsparcie moglibyśmy wyznaczyć chyba dopiero w rejonie $4 i powiedzmy 50 centów, więc tu już byśmy mówili o bardzo, bardzo dużym przeskoku od wsparcia do wsparcia. Natomiast na ten moment skupiałbym się raczej na poziomie 9,50, a za potencjalnymi spadkami na rynku
kryptowalut przemawia też chociażby bieżąca sytuacja na rynku akcji, tym na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo jakby nie patrzeć, sytuacja na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych nie wygląda najlepiej. Zresztą, co wam będę mówił, po prostu wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Mamy amerykański indeks Dow Jones, którego kurs zaliczył w trakcie wczorajszej sesji dość wyraźny spadek. No jakby nie patrzeć, był to największy spadek od, no trzeba by sprawdzić dokładnie od kiedy, ale od wielu, wielu sesji, chyba od pierwszej połowy marca, jak tak na szybko tylko staram się patrzeć. To doprowadziło do pokonania dość istotnej strefy wsparcia, gdzieś w wysokości 34 600 punktów. Teraz jesteśmy wyraźnie poniżej tego pułapu i w mojej ocenie taki Dow Jones może zmierzać nawet w kierunku 33 700 punktów. Oczywiście sytuacja na innych indeksach typu Nasdaq, S&P 500 też jakoś kolorowo nie wygląda, więc no wydaje się, że jeżeli te rynki są skorelowane, a są, bo rynek akcji w Stanach i rynek kryptowalut są ze sobą skorelowane, może nie stuprocentowo, ale jednak ta korelacja jakaś widoczna jest, no to gorszy okres na rynku akcji w Stanach też może zwiastować gorszy okres na rynku kryptowalut globalnie. Ale zerknijmy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach kryptowaluty Phantom, FTM. W tym przypadku oczywiście dość wyraźny spadek obserwowaliśmy między 15 a 17 czerwca, notabene jak już jesteśmy przy korelacji. Patrzcie na to, 15-17 czerwca, to jest ten okres. Największe spadki, które tu obserwowaliśmy, przypadały właśnie na te dni i tu też ta dynamika spadków była całkiem wyraźna. Oczywiście wówczas doszło do pokonania technicznego wsparcia w wysokości 23 centów. Ostatnio obserwujemy jakieś odbicie, natomiast w mojej ocenie oczywiście te wzrosty mogły być kontynuowane, bo zgodnie z zasadą zmiany biegunów Phantom mógłby teraz wrócić w rejon 23 centów, natomiast bardzo niewielka dynamika tego odbicia świadczy prawdopodobnie o tym, że jest ono jedynie formą korekty, po zakończeniu której notowania tego coina mogą wrócić na ścieżkę spadków, a gdy to się stanie, no to w mojej ocenie należałoby się przygotować na możliwość powrotu w rejon listopadowych dopłat, a więc granica poniżej 17 centów, 0,1675, mniej więcej to są oczywiście te rejony, na które myślę, że w przypadku Phantoma warto będzie w przyszłości zwracać uwagę. Jeżeli chodzi z kolei o Chili's, no tu też właśnie między 15 a 17 sierpnia, przepraszam, obserwowaliśmy dość wyraźny spadek. W tym przypadku doszło do pokonania oczywiście tutaj jednego wsparcia gdzieś w rejonie 7,5 centa, dalej kolejne 6,5 centa, później odbicie, testujemy ten poziom teraz od dołu, a więc jako opór, natomiast widać, że w jego okolicy pojawia się jakaś reakcja podażowa, więc jeżeli tylko spadki będą kontynuowane, celowałbym w zejście notowań, czyli w kierunku 5,5 centa. Nie wiem, czy to na interwale tygodniowym będzie widać, ale zerknijmy sobie tam. No słabo to widać, jest to poziom, który był testowany przez chwilę w lutym 2021 roku, więc nie wiem, czy uda mi się tak ładnie przeskrolować, żeby wam to pokazać, ale jeżeli chcecie, to też samodzielnie wyznaczcie sobie proszę tę strefę i u siebie na wykresach będziecie w stanie to bardzo fajnie z perspektywy interwału dziennego zaobserwować. Nie jest to oczywiście żadna kluczowa strefa, która testowana by była, nie wiem, 20, 30 czy 50 razy. Raczej jest to po prostu poziom wyznaczany, dlatego że żadnego innego wyznaczyć nie jesteśmy, a tam jakaś, nie największa, raczej mniejsza, ale jednak reakcja się pojawiała, więc jest to już jakaś podstawa do tego, aby takie poziomy powyznaczać i właściwie tylko dlatego taki bufor, taki poziom został tutaj wyznaczony, natomiast to wcale nie musi go w żaden sposób dyskredytować i oznaczać, że nie będzie ważnym poziomem. Był testowany chwilę, bo był testowany tylko przez kilka dni, po czym i tak został pokonany, no ale jeżeli już mamy kreślić jakieś poziomy wsparcia, no to ten jest najbliżej zlokalizowany, więc też na to warto zwracać uwagę. My tymczasem idziemy dalej, zerknijmy sobie na notowania Celo. W tym przypadku oczywiście dalej tendencja spadkowa, dalej jesteśmy gdzieś w rejonie, choć symbolicznie powyżej wsparcia wyznaczonego na podstawie czy to listopadowych dołków, czy to czerwcowych dołków, a więc granica powiedzmy 40 centów, czy trochę poniżej 40 centów. Ja bym zrobił taką strefę powiedzmy między 39 a 40 centów, to jest bardzo fajny bufor. Natomiast powodów do optymizmu nie dostrzegam. Przede wszystkim z tego powodu, że jak przybliżymy sobie tę sytuację, to zauważymy, że tu mieliśmy dość wyraźny spadek, a na przestrzeni ostatnich dni notowania tego coina jednak utknęły w takim raczej trendzie bocznym, więc mamy coś, co moglibyśmy określić mianem konsolidacji. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wcześniejszy rynek był spadkowy, no to z tego układu rynek też mógłby podjąć próbę wybicia dołem. No i pytanie, czy jeżeli wybijemy dołem, to spadniemy tylko do powiedzmy 40 czy 39 centów, czy osuniemy się poniżej tego pułapu, więc ja póki co
co, powodów do optymizmu nie widzę. Szczególnie, że jesteśmy w rejonie dość ciekawego wsparcia i to od kilku ładnych dni, a nie od wczoraj. No i jak dotąd, ponadprzeciętnie dużych reakcji popytowych ja tutaj no nie dostrzegam. Nawet w środę mieliśmy wzrost o nieco ponad 1%. Gdybyśmy mieli wzrost o nieco ponad 1% na rynku walutowym, na rynku Forex albo na rynku akcji, no to w sensie na indeksach, no to powiedziałbym, że mamy całkiem ładną reakcję popytową. Ale na rynku kryptowalut, gdzie chwilę wcześniej byliśmy w stanie spadać po 6% w ciągu dnia, czy po prawie 8% w ciągu dnia, jak nagle odbijamy o 1%, no to naprawdę nie świadczy to o tym, że kupujący dochodzą do głosów. Wręcz przeciwnie, raczej świadczy to o tym, że chcieliby coś zdziałać, ale chyba nie zjedli śniadania i nie za bardzo mają siły do tego wszystkiego, więc no, w mojej ocenie jednak w dalszym ciągu jest ryzyko, że to jeszcze nie jest koniec spadków. Tak samo jest na notowaniach HOT, a więc kryptowaluty HOLO, której kurs po tym jak pokonał wsparcie w wysokości 0,0012 osunął się w rejon kolejnego w wysokości 0,1 centa, więc 0,001. Nie wiem, czy jak to oddalę, to będzie wystarczające, czy warto przejść chyba na interwał tygodniowy i czy to tam będziemy widzieli nieco lepiej. No, mamy z perspektywy interwału tygodniowego, widać, że to jest dość ciekawy punkt, testowany już w 19 roku w marcu, później testowany pod koniec 19 jeszcze jako opór, w 20 całym testowany jako opór i po raz ostatni na początku 21 roku była to bariera testowana jako wsparcie, więc bardzo, bardzo fajny poziom, tak technicznie testowany wielokrotnie na przestrzeni grubo ponad roku, więc myślę, że do tego poziomu możemy w najbliższym czasie wracać, czyli granica 0,1 centa, 0,0010, to jest poziom, do którego w mojej ocenie HOLO będzie tutaj dążyć. A na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania Jasmine Coina, którego kurs no, na ten moment utrzymuje się jeszcze powyżej technicznego wsparcia w wysokości powiedzmy 0,3 centa. Ja mam na wykresie 0,0032, poziom, który był testowany jako opór przez chwilę w połowie grudnia ubiegłego roku, był testowany jako wsparcie w połowie czerwca tego roku, no i oczywiście tutaj w połowie sierpnia po raz kolejny. Odbicie, które się pojawiło, dość spokojne, trwało 2 dni, później rynek wszedł w fazę tendencji bocznej, więc jest ryzyko, że możemy podjąć próbę w najbliższym czasie zejścia poniżej tego wsparcia, a gdyby to się powiodło, no to w mojej ocenie notowanie Jasmine Coina mogłyby wracać w rejon grudniowych minimów, a więc granica 0,0028. Tam kolejne wsparcie bym tutaj kreślił, więc póki co, jak dla mnie, jeszcze powodów do optymizmu tutaj nie ma. Więc podsumowując, krótkoterminowo uważam, że rynek kryptowalut jak najbardziej ma potencjał do tego, aby w najbliższym czasie kontynuować jeszcze rajd spadkowy i no, na ten moment niewiele wskazuje na to, abyśmy w perspektywie tygodnia czy dwóch mieli doświadczyć jakiegoś ponadprzeciętnie dużego odbicia wzrostowego. Jeżeli coś się będzie w tej kwestii zmieniało, to oczywiście na bieżąco będę Was informował, natomiast na ten moment wydaje się, że rynek potrzebuje jeszcze chwili, żeby nieco ochłonąć po ubiegłotygodniowej wyprzedaży, no i jeszcze te spadki mogą przez jakiś czas być tutaj kontynuowane. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjął się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to oczywiście przypominam, żebyście dali o tym znać w komentarzach, a my słyszymy się oczywiście już w najbliższy poniedziałek, punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla Was. Cześć!